Tak oto wygląda przekrój rolady. To jest rolada z boczkiem, a ta ze serem. Zresztą widać. Witam Was ponownie. Słuchajcie, zaczynamy akcję z potrawą, która nie ma nic wspólnego z dietetyką jako taką i redukcją. Aczkolwiek nie skreślałbym jej od razu. Natomiast nie jest to chude mięso indycze czy z kurczaka, ale łektowina, która na diecie też się nada. Natomiast cała reszta składników jest taka, która spokojnie wpasowuje się jakby w reguły mojej diety. Natomiast zaczęłam sam sobie powiedzieć, że to już nie jest takie zupełnie fit. Ale dobra, do rzeczy. Mamy tutaj mięcho. Dwa kawały wielkie mięcha, łącznie około 2 kg. Łopateczka, karkóweczka. Za chwilę jeszcze porobię ścinki, poobrzynam te wszystkie rzeczy, ścięgna, tak żeby sobie zrobić z tego tą masę wiążącą, jak ja to nazywam, klej. Mamy tutaj oczywiście podręczny wilczek. Lubię sobie mięso samemu zmielić. I teraz uwaga. Co będzie naszym farszem? Farszem będzie szpinak. Podzielimy sobie go na dwie części. I teraz jedna część będzie jeszcze z dodatkiem przesmażonego. Tutaj jest kawałek takiej wędzonki, boczku. Przesmażona, osobno dodana do tego szpinaku. Natomiast druga część szpinaku będzie z serem, odrobina seru, bo czyszczę lodóweczkę. Została mi kawałek sera fetę od sałatki, została mi kawałek sera pleśniowego. Pomieszam te dwa sery pokrojone w kostkę i będzie wypełnieniem. No i żeby to wszystko nabrało jakiegoś charakteru i wyglądu i smaku, będzie omlet. Omlet z jajeczek oczywiście i z mąki arachidowej. Nada to bardzo fajnego takiego orzechowego posmaku i myślę, że to będzie bardzo dobrze komponować się ze szpinakiem. Co tu gadać, tu trzeba po prostu działać i jedziemy. Dobra, mamy naszą wędzoneczkę, boczuś. Tutaj też nie ma żadnej filozofii, kroimy na grubą kochę do przesmażenia i dalej będzie Pani zadowolona. Jako, że zależy nam na tym, żeby zrumienić ładnie i wytopić, chociaż to jest tak chude, że tu nie ma z czego się topić, wrzucamy na zimną patelnię, żeby sobie pomalutko się tam przesmażyło. Nasz boczuś ładnie się przerumienił, nie spalił, trochę się spocił z tłuszczyku, nada smaczku i to mielibyśmy. Dobra, zabieramy się za mięcho teraz. Mięcho mamy w dwóch miskach. To jest ta część, która będzie mielona tylko jeden raz na oczkach numer 6. To jest ta część taka trochę tłuściejsza ze ścięgnami, którą przemielę z 2-3 razy, żeby nam to ładnie się skleiło, żeby się nie rozsypywała nam rolada. Mamy już farsze i teraz ja zawsze lubię sobie wymieszać przyprawy z tym, drobniejszą frakcją, lepiej się te przyprawy rozchodzą. Przyprawy dość proste, grill. Lubię ten zapach i smak. Mieszanka nawet jest dobrze skomponowana, więc trochę dam, nie za dużo. Poza tym lubczyk też podbija fajnie smaczek. Pamiętajcie, że tu będzie już tyle smaków, tyle zapachów, bo będzie boczek, będzie szpinak, będzie omlet z mąki arachidowej, więc to mięso nie może przytłoczyć tego wszystkiego, dlatego ono musi być bardzo delikatnie przeprawione. Tak więc uważaj z przyprawami. Przyprawa ma przyprawiać, a nie zabijać smak mięsa. Trochę ziela angielskiego mielonego. Wcześniej była... O, tu mi coś leci. Gałka muszkatołowa. Odrobinę czosnku. Znowu daję mielony, nieświeży. Chodzi o to, żeby podkreślić smak, a nie zabić. I majeranek. Łeptowina lubi majeranek. Wszystko razem dosolić, wymieszać, zapomnieć. No na to ilość będę potrzebował gdzieś tyle soli. Dobra, nie będę pokazywał mieszania, bo to chyba każdy wie, jak to się robi. Najważniejsze jest, pamiętajcie, żeby dobrze wyrobić farsz. Jak dobrze będzie wyrobiony, to nie będzie takich przestrzeni powietrza. Będzie wszystko ładnie wymieszane, smaki, te frakcje. I będzie gites majonez. Dobra, zostawiamy to, niech się chwilę przygryzie, a teraz lecimy z omletami. To lecimy z omlecikiem.
kuchni się trzeba uświnić trochę. Dobra. Odrobina soli. Teraz mąka orzechowa, arachidowa. Myślę, że żeby to miało smak, to taka uczciwa łycha. Damy nawet dwie, zobaczymy. To odważny świat należy. O, już pachnie. No i to wszystko trzeba rozmieszać jeszcze. Nasza masa na omlecik już jest. Patelnia się rozgrzewa i zaraz będziemy wylewać. Patelnię traktujemy delikatnie olejem. Oliwą, przepraszam. I jedziemy z koksem. Kilkadziesiąt sekund później, jak widzicie, już ładnie tutaj wyrasta. To jest właśnie to, że napowietrzyliśmy go ładnie tym blenderem i on nabierał taką bardziej puszystą strukturę. Oczywiście można to sobie podarować. Jak ktoś chce, to może zwykłym czepaczką czy widelcem też rozczepać jajka i będzie dobrze. Natomiast ja tak jakoś lubię się trochę pobawić bardziej. Ale piękne. Tak wygląda obsmażony jednostronnie. Zobaczcie, jaki fajny. No i wkładam go na drugą stronę, żeby sobie tam trochę doszedł jeszcze. Ładny kolorek. To spowodowała właśnie ta mąka arachidowa. Powiem wam, że piękny zapach i smaczek też jest niezły. Myślę, że czas na niego. Tak oto wyszedł. Coś pięknego. Złożyłem sobie dwa arkusze folii aluminiowej. Trzeba je, że tak powiem, przejechać trochę oliwką. Bo nam się później rolada przyklei, to będzie problem. Bierzemy sobie połowę naszego mielonego. Trzeba teraz to rozpłaszczyć. W miarę równo. Żeby grubość była taka sama wszędzie. Mniej więcej grubość centymetra. Nie ma sensu więcej. Mniej też nie. Bo później się będzie kruszyło wszystko. Centymetr to jest dobra grubość. Możemy założyć czysto hipotetycznie, że jest rozłożone w miarę równo. Będziemy omlet, który już wiadomo, że nie wystarczy nam na całość. No ale trudno. Nie będę robił kolejnego. Jest jak jest. I tak musi zostać. Może przełożę. Nie, niech tak będzie, dobra. Szpinaczek podzielony na pół. Też rozkładamy. Na patelni mam tutaj dwa opakowania szpinaku. Bo trudno jest mi powiedzieć, ile zużyję. Opakowanie miało 450 gramów. I tak myślę, że to na tą roladę to będzie akurat. No i też rozkładamy to, żeby to ładny taki ślimaczek powstał. Oczywiście tu na brzegach, gdzie nie będzie omleta, to oczko będzie trochę inne, ale na środeczku będzie się, że tak powiem, ukazywało tak, jak powinno. Myślałem, że jeden omlet z dużej patelni mi wystarczy, ale pomyliłem się. Wcześniej robiłem dwa omlety z trochę mniejszej patelni, a myślałem, że ten jeden wystarczy. Mamy rozłożony szpinaczek. To jest ta wersja z serem. Mam pomieszany trochę pleśniowy z fetą. I gdzieś tam na całej powierzchni to trzeba delikatnie to rozkładać, żeby te smaki się pomieszały. Ser, jak widzicie, rozłożony. Bo teraz najtrudniejsza część programu. Trzeba to jakoś zawinąć. No to lecimy. Gdzieś nam się tutaj coś nie do końca poukładało, tak jakbyśmy sobie życzyli, ale nic to. I tak damy radę to zjeść. Trzeba zaznaczyć sobie, gdzie jest włączenie. Później tak trzeba baton położyć na blaszę, żeby nam się ładnie zapiekł. Żeby łączenie nie wypadło na przykład na górze, tylko na dole. A w tym miejscu jest łączenie, więc wiem, że musi leżeć tak docelowo.
ścięte, więc muszę przekręcić. Tak? O, i teraz mogę zakręcać dopiero. Taki cukiereczek, jak ta lala. Mamy jedną rolatkę. Analogicznie robimy z drugą. Mamy wymieszany szpinak z boczusiem. Pachnie wyśmienicie. Szkoda, że jeszcze nie wymyślono takiego systemu przekazywania obrazu, dźwięku i zapachu. Bo ta wędzoneczka z tym szpinaczkiem, no coś obłędnego. Trzeba rozłożyć to. Jak widzicie, rozłożone. Teraz pozostaje nam tylko zawinąć. Rolada zawinięta. Trzeba oczywiście ją poprawić, bo gdzieniegdzie się rozsypuje. Ale taka już jest cecha mięsa mielonego. W związku z tym się nie przejmujemy tym, tylko jedziemy z koksem. Poprawione jest. Resztę musi się nadrobić w piekarniku. I ta sama sytuacja. Robimy tak, żeby łączeniem było na dole. Stryk, stryk i mamy drugą roladę zrobioną. Jako że mięso surowe, myślę, że 220 stopni, półtorej godziny to jest aż nadto. Musicie obserwować. Tak więc do zobaczenia. W chwili obecnej nasze rolady siedzą w piekarniku, więc zapach tutaj krąży. Jak już wspominałem, szkoda, że nie ma jakiegoś sposobu, żeby wam przekazywać również zapachy, ale naprawdę fenomenalne. No trochę pracy z tym jest, trochę dubaniny jest. Zabawa przednia, smaki wyśmienite, więc polecam. Możecie sami modyfikować farsz, cokolwiek sobie zażyczycie, tam można włożyć. Często wkładam tam farsz warzywny, starte warzywa, włoszczyzna na tarce odparowana, pyk włożone. Także można tam cudować różne rzeczy. No myślę, że jak najbardziej jest ta potrawa zgodna z założeniem diety Michasia, bo mamy sam tłuszcz, mięso wieprzowe, tłuszczyk, omlecik, jajeczko, czyli tłuszczyk, do tego nie zwykła mąka, tylko mąka orzechowa, arachidowa, czyli znowu tłuszczyk, czyli wszystko nam gra, szpinaczek, tłuszcz, no węglowodan bardzo niski, więc w tym momencie nie ma problemu, boczuś też, w związku z tym potrawa jak najbardziej tłuszczowa, do tego jak będzie kawał mięcha, 2-3 na talerzu, do tego wiadro surówki i macie świetny posiłek tłuszczowy i naprawdę polecam go. Roladę z samego drobiu też robiłem gdzieś, postaram się tutaj podlinkować wam, żebyście mogli sobie też na to spojrzeć. No i tyle na dzisiaj, kończymy tą dniową walkę, myślę, że się podobało. Jeśli się podobało, to wiadomo, że łapki i kciuki w górę. Dzwoneczki, subskrypcje, ja jestem cały czas do waszej dyspozycji. Pytania, prośby, groźby, przyjmuję wszystko, więc jeżeli ktokolwiek coś będzie miał jakieś uwagi, sugestie, jestem otwarty, zapraszam.